Nazywam się Tomasz Przewoźnik, jestem absolwentem studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Jestem również jej wykładowcą i ekspertem. Od wielu lat zajmuję się zarządzaniem, sprzedażą i marketingiem. Jestem dyrektorem marketingu w firmie DeFro. W dzisiejszych czasach i przy obecnej rzeczywistości biznesowej bycie skutecznym menedżerem wymaga permanentnego rozwoju, podążania za najnowszymi trendami i pozyskiwaniem nowej wiedzy i umiejętności. To wszystko gwarantują studia MBA. Przede wszystkim dają możliwość zdobycia nowych, istotnych kompetencji z punktu widzenia zarządzania całością organizacji, a nie tylko jej wybranymi obszarami. Studia MBA to swego rodzaju omnibusowe podejście do kształcenia menedżerów. Dlaczego wybór padł na studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej? Analizowałem przed podjęciem tej decyzji ofertę wielu uczelni, natomiast kryterium najważniejsze, które brałem pod uwagę, to merytoryczna jakość programu. I ta jakość programu w przypadku MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie z mojej perspektywy okazała się najciekawsza. Drugim kryterium, które było dla mnie bardzo istotne, to jakość samych wykładowców, czyli osób, które prowadzą zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. I tutaj przede wszystkim przekonał mnie bardzo fajny miks z jednej strony praktyków, ludzi, którzy na co dzień odnoszą spore sukcesy w dziedzinach, którymi na co dzień biznesowo się zajmują. Z drugiej strony wykładowcy akademiccy, ale uznani, z renomą, którzy również wnoszą dużo do jakości tego programu. Bardzo istotne, co może co niektórych dziwić, była dla mnie polskojęzyczność programu. Wychodzę z założenia, że jednak osoby, które idą na studia MBA, no biegle posługują się językiem angielskim, natomiast bardzo często no, wysoka jakość merytoryczna prowadzonych dyskusji, sposób wypowiedzi, bardzo często wysublimowany, no jednak jest o wyższej zdecydowanie jakości w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie używać języka ojczystego. Studia MBA to nie są studia językowe, to są studia biznesowe. Kolejnym argumentem za programem MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie było to, że zjazdy odbywały się w układzie sobota-niedziela. Część uczelni oferuje zjazdy piątkowo-niedzielne. No, dla mnie byłoby to dosyć dużym utrudnieniem w kontekście tego, że jestem osobą bardzo aktywną zawodowo. Istotną również rzeczą jest wysoka jakość organizacji samych studiów i opieka, jaką są otoczeni słuchacze z poziomu biura MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. To wszystko powoduje, że atmosfera tych studiów jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i ciepła.